Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na najnowsze wydanie informacji. Czerwiec był rekordowym miesiącem pod względem liczby złożonych wniosków o wymianę pieca. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 500 wniosków. Przypominamy, czerwiec to był ostatni miesiąc, do końca którego można się było starać o dofinansowanie wymiany pieca. W ramach udzielanych dotacji przez Gminę Miejską Kraków w ramach programu ograniczenia niskiej emisji miasto od początku wspierania mieszkańców wydało ponad 320 milionów złotych i zostało zlikwidowanych ponad 45 tysięcy palenisk węglowych. Wszyscy, którzy zmienili system ogrzewania, niekoniecznie czy skorzystali z dotacji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji, czy też nie, ale którzy zmienili po 13 września 2011 roku, mogą ubiegać się o dopłaty do rachunków. Jest to w ramach lokalnego programu osłonowego. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2030 w Krakowie będzie ponad 85 tysięcy osób powyżej 75 roku życia. Dlatego miasto już teraz dba o poprawę jakości opieki zdrowotnej seniorów. W Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych został otwarty nowy pawilon, gdzie będą przyjmowani pacjenci wymagający opieki psychiatrycznej, paliatywnej i dziennej. To jest jeden z pawilonów w czymś, co się dawniej nazywało zakładem opiekuńczo-leczniczym. W tej chwili nazwa jest inna i tutaj się prowadzi bardzo wielowątkową działalność. To nie jest tylko tak, jak niektórzy uważają, miejsce, gdzie obłożnie chorzy leżą wyłącznie. Natomiast tu się też prowadzi działalność związaną z chorobami psychicznymi dla starszych ludzi. Tutaj jest też kwestia opieki dziennej. Będziemy tutaj przyjmować pacjentów, którzy wymagają dziennej opieki, dziennej rehabilitacji w większości, gdyż to będzie główne przedsięwzięcie tego Miejskiego Ośrodka Opieki. W nowo wybudowanym pawilonie będą dwa oddziały przeznaczone na opiekę stacjonarną. Będzie to oddział stacjonarny medycyny paliatywnej na poziomie najniższym, na pierwszym i na drugim piętrze będzie to oddział psychiatryczny. Oddział paliatywny, tak naprawdę wszystkie piętra tutaj dysponują 42 łóżkami. Oddział psychiatryczny z racji tego, że na dwóch poziomach będzie umiejscowiony, będzie miał pojemność 84 łóżek. Więcej znaków informujących o zakazie kąpieli, naprawa ogrodzenia i stały dostęp do wejścia na teren akwenu dla służb ratunkowych. To działania podjęte przez miasto na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Zakrzówku. Do osób spacerujących w okolicach powstającego nowego parku apelujemy o rozsądek. Pływanie, skoki do wody czy wędrówki po skalnych brzegach grożą wielkim niebezpieczeństwem. Jest to obecnie teren ogólnodostępny, bo jest to teren publiczny, natomiast nie jest to jednak jeszcze park miejski. Jest to teren niezagospodarowany, gdzie tak naprawdę dopiero teraz przystępujemy do tego zagospodarowania. I stąd też cały czas ogrodzenie tego terenu dookoła Zakrzówka. Widnieją bardzo gęsto zamieszczone informacje przez nas jako Zarząd Zieleni Miejskiej, że jest to teren niebezpieczny, żeby jednak tam nie wchodzić, a jak ktoś wchodzi już to zupełnie na własną odpowiedzialność i żeby naprawdę wziąć to pod bardzo szczegółową rozwagę odwiedzanie tego terenu. Kąpielisko w tym roku tam nie funkcjonuje, nie będzie też funkcjonowało w przyszłym roku, w związku z powyższym z tym, że nie funkcjonuje kąpielisko typowe, nie ma tam ochrony, nie ma ratowników, czyli tym samym jest tam po prostu bezwzględny zakaz kąpieli w Zakrzówku. Na mapie Krakowa z każdym miesiącem przybywa centrów aktywności seniorów, czyli miejsc, gdzie seniorzy mogą aktywnie spędzić czas. Kolejny CAS został oficjalnie otwarty na osiedlu Tysiąclecia. O tym, jak bardzo jest potrzebny, świadczy chociażby fakt, że z zajęć, które tam się odbywają, korzysta już blisko 120 osób. Dzięki temu, że tutaj został otwarty ten nasz klub kochany, można tańczyć, można ćwiczyć, można chodzić na wycieczki. Wszystko, co się tylko zamarzy. Taniec, czyli zajęcia ruchowe, gimnastyka dwa razy w tygodniu, basen, wędrówki z przewodnikiem. Raz w miesiącu poznajemy historię zabytków, poznajemy nasze miasto. Oprócz tego Nordic Walking, zajęcia obsługi nowych technologii dwa razy w tygodniu, konsultacje indywidualne. To drugie centrum aktywności seniora w Mieszczejowicach. Zapotrzebowanie ogromne. W momencie jeszcze nie otworzyliśmy centrum, a już ono pęka w szwach, także potrzeby osób starszych w tym miejscu do tego rodzaju aktywności są ogromne. Oglądając stare zdjęcia Nowej Huty, da się zauważyć, że nieodłącznym jej elementem były kursujące tramwaje.
To był podstawowy środek transportu mieszkańców budowanej dzielnicy, jak i pracowników kombinatu. W tym tygodniu można się było przenieść w czasie i przejechać wyremontowanym wagonem, który w 1950 roku kursował nowochódzkimi ulicami. Mi się podobało, jak widzieliśmy właśnie tam z tyłu, w tym wagonach, w tych tramwajach, to właśnie tam są takie fajne te dźwignie. To się nam podobało, bo pani nam opowiadała, co to jest, jak się to używa. Do szybczenia i do zwalniania. Większość rzeczy wykonujemy mechanicznie, czyli motorniczy musi używać rąk prawej, lewej i nóg. Więc hamulec ręczny do zatrzymania pojazdu zaciągamy ręcznie, rozruch, hamowanie też prowadzimy ręką lewą. Także tutaj ogrzewania nie mamy, bo ogrzewania tak naprawdę też tutaj nie ma, jak widzicie Państwo, więc w okresie zimowym zamarzały tutaj szyby, więc motorowi sobie radzili jak tylko mogli, na zasadzie soli, gdzie sobie przecierali szybę. W Krakowie i Kryspinowie trwa 19. zlot Volkswagena Garbusa Garbojama 2019. Na spotkanie miłośników tych samochodów zjechali właściciele pojazdów ze Słowacji, Czech, Litwy, Ukrainy, Anglii czy Niemiec. Tradycyjnie Volkswageny zaprezentują się mieszkańcom podczas parady ulicami miasta w sobotę 6 lipca. A na zlocie można wybrać najładniejszy samochód z lotu, wziąć udział w teście wiedzy o Volkswagenie, pobawić się na koncertach albo dyskotece w pianie. Zlot potrwa do niedzieli 7 lipca. Skoro mamy początek lipca, to oznacza, że Kraków stał się właśnie stolicą muzyki świata. Ponad 100 artystów z kilkunastu krajów wystąpi na koncertach w ramach festiwalu Etno Kraków Rozstaje 2019. Muzyki z różnych stron świata można posłuchać do niedzieli 7 lipca. Ten festiwal wyraża ważną ideę. W świecie, w którym coraz więcej ludzi buduje mury, ten festiwal buduje pomost. Tradycje programowe i dziedzictwo mówione, śpiewane, tekstowe, techniki wykonawcze prezentowane tutaj na festiwalu są wspólnym dziedzictwem nie tylko Europy, ale też całego świata. Co ma wspólnego teatr z cyrkiem? O tym mogą się przekonać mieszkańcy i turyści, którzy odwiedzą najpiękniejsze place i ulice Krakowa. Trwa bowiem 32. Festiwal Teatrów Ulicznych. Aktorów ponad 30 teatrów z Polski i zagranicy można oglądać do niedzieli 7 lipca. Nie po raz pierwszy jesteśmy tutaj. Nie tylko przyszliśmy, ale przyjechaliśmy z Wrocławia. Już specjalnie raz na festiwal. Festiwal reklamuje sam siebie generalnie i jesteśmy wielbicielami Teatru KTO. Naszym ulubionym spektaklem póki co jest Peregrinus i spodziewamy się jutro go znowu zobaczyć. Poza tym to jest bardzo dobry sposób na to, żeby z dzieciakami naszymi, byliśmy w zeszłym roku pierwszy raz, żeby zwiedzać Kraków i zwiedzać go szlakiem scen poszczególnych na ulicach. Chłopakom się bardzo spodobało, dlatego wróciliśmy, nie było wejścia. Mamy w tym roku parę niespodzianek, nie chcę zdradzać. Chciałabym Państwa bardzo zaprosić do udziału w tym festiwalu. Mam nadzieję, że spotkamy się wieczorami tutaj na Krakowskim Rynku. Szukajcie nas Państwo na placach również przylegających. Jest do zobaczenia jeszcze 70 przedstawień teatralnych na rynku głównym z dwóch stron ratusza, ale także na rynku małym, w Podgórzu, na rynku podgórskim oraz na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską. Unikalne zespoły. Natomiast finał w niedzielę 21. Serdecznie zapraszamy, wyjdźcie z domu. To już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. W ten weekend widzimy się na piknikach krakowskich w Parku Bednarskiego i Parku Krakowskim. A na kolejne informacje zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.